Tak, moi drodzy, my również chcemy rozpoznać przychodzącą w Chrystusie Mesjasza. Również po raz kolejny spotykamy się, by już może nie tyle mówić o cnotach, o pokorze, o cierpliwości, o tym, jaką wartość ma nasza wolność. Dzisiaj na zakończenie naszych adwentowych refleksji chcę powiedzieć, bracia i siostry, że abyśmy mogli te cnoty rozwijać, aby one mogły rosnąć w naszym życiu, potrzebujemy twórczości. Twórczości, a najlepszym poligonem doświadczalnym dla naszego ducha jest nasze życie. Bo jeżeli żyję w zgodzie z Panem Bogiem, jeżeli wykonuję wszystko w domu rodzinnym, w pracy, po kolei, uczciwie i staram się uczciwie żyć, to trzeba mi jeszcze twórczości, żeby znajdować ciągle nowe sposoby na realizację snów. Potrzeba nam, bracia i siostry, w życiu trochę improwizacji, trochę zaskoczenia i tego, żeby dać się zaskoczyć. Bo wtedy dopiero budzi się w nas radość. Wtedy cnoty dają radość. Spójrzmy, jaką tajemnicę twórczości, jaką tajemnicę mieli święci. Nigdy w żadnym świętym nie spostrzegłem żadnego schematu, w którym mogliby funkcjonować. Nawet wymykali się wszystkim schematom. Oni dostrzegali przecież prawdziwe potrzeby ludzi dookoła siebie. Wszędzie i często zaskakiwali innych. Wiedzieli, jak te cnoty nie zachować w sobie, ale przekuć w życie. Jak je przekuć w konkret? Matka Teresa, niech będzie naszą pierwszą przewodniczką, woziła chorych taczkami, ulicami Kalkuty, od szpitala do szpitala, z nadzieją, że ktoś się nimi zajmie. I gdy jedna z sióstr powiedziała matce Teresie: Matko, a może byśmy tak skrócili trochę adorację, wtedy byśmy mieli więcej czasu, żeby pomagać tym ludziom, byśmy mogli o nich lepiej zatroszczyć. Matka Teresa wtedy powiedziała: dobrze, to od dziś będziemy adorować Pana Jezusa godzinę dłużej. Zaskakiwała, ale wiedziała, czego chce. Ona, ta skromna siostra o zgarbionej posturze, wiedziała, że chorzy potrzebują nie tylko ludzkiej pomocy, ale chciałaby w jej siostrach było obecne spojrzenie Chrystusa, cierpiącego Chrystusa, w którym ci ludzie, którzy nie mieli nadziei, ci ludzie chorzy, mogliby się przejrzeć. I gdy była w Polsce, gdy w Rzymie odbywała się kanonizacja kilka miesięcy temu matki Teresy, to w Polsce przetoczyła się taka dyskusja, bracia i siostry, czy ona rzeczywiście była święta. W Polsce były takie wątpliwe głosy. Ktoś miał wątpliwości, że za mało szpitali wybudowała, że nie miała pomysłu, że nie działała systemowo, że tych chorych to ona tak tylko woziła, że nie leczyła ich do końca. A przecież ona, matka Teresa, wiedziała, że w tym systemie w Indiach, gdzie jest system kast, czyli system kast polega na tym, że ci, którzy urodzili się w niższej kaście, nie mają szansy, nie mają swojej godności. I głównie opiekowała się tymi odrzuconymi, tymi, którzy leżeli na ulicach. I o nich nikt by się nie zatroszczył. Matka Teresa wiedziała, że nie system zbawia, tylko że Chrystus zbawia. I dlatego uporczywie, do końca, uparcie tkwiła przy swoim. Trwała przy swojej wersji i została święta. Zaskakują nas tacy święci, bracia i siostry, bo są inni nieraz od nas, bo potrafią inaczej zareagować. Kolejnym świętym, który wymykał się schematom, był Filip Neri. On żył już dawno, w początkach chrześcijaństwa w Rzymie. Dynamiczny, pełen uśmiechu kapła, pełen inicjatywy, z takim też wielkim talentem pedagogicznym. Przygarniał do siebie opuszczone dzieci. Dzieci, którymi nikt się nie interesował. I przez to oczywiście był podejrzany wobec różnych kręgach w Rzymie. Traktowano go nieufnie, traktowano go jak dziwaka, bo nierozumiany przez ludzi. Nawet w kościele był taki czas, że musiał tłumaczyć się przed papieżem w Rzymie ze swojej działalności. A on po prostu trwał w swojej takiej postawie, miał taką misję życiową, żeby przyjmować te dzieci bezinteresownie, żeby kochać je w pełni, bezinteresownie.
I tę miłość dawał im z siebie. Zawsze mówił do tych dzieci, gdy się rozstawali, mówił: bądźcie grzeczni, jeśli potraficie. Miał w sobie dużo takiej mądrej miłości. I ta miłość zaowocowała, jego życie się obroniło. Ta miłość często przez dorosłych niezrozumiana. Ta miłość, która była też wyszydzana przez innych ludzi, zaowocowała tym, że ci młodzi się odnaleźli w życiu, że ta grupka, która się przy nim zgromadziła, potem część z nich wstąpiła do klasztoru, część założyła piękne rodziny, a jego dzieło się rozwijało. Oratoria świętego Filipa są dzisiaj także na całym świecie. I takim ostatnim dobrym przykładem błogosławionego, który nie był ani księdzem, ani siostrą zakonną, był świeckim chłopakiem, który palił fajkę i kochał góry, był Pier Giorgio Frassati. Żył, mieszkał we Włoszech i słynął z tego, że miał osobisty urok, słynął z czystości obyczajów, z tego, że potrafił się świetnie odnaleźć w towarzystwie. Był człowiekiem swoich czasów. I ten Pier Giorgio Frassati kochał też Najświętszy Sakrament, kochał adorację. Był tym, który wymykał się, ponieważ z jednej strony kochał Pana Jezusa, z drugiej strony był walczący z faszystami, tak walczący z bojówkami faszystowskimi we Włoszech, człowiekiem. Potrafił jakoś połączyć z sobą to, czego wielu nie potrafiło. Dzisiaj nawet w Polsce jest taka wspólnota młodych, którzy żyją Duchem Świętego, błogosławionego Pier Giorgio Frassatiego. Chodzą po górach i chcą odważnie łączyć wiarę i życie. Chcą mieć w sobie tą iskrę Bożą. Nie stracić w sobie takiej iskry Bożej. I bracia i siostry, ja kocham tych świętych. Kocham świętych, bo oni nam pokazują, że nieraz wąsko patrzymy. Że patrzymy przywiązani do swoich rzeczy, przywiązani do swoich pomysłów na życie. Że potrafimy nieraz tak mało zauważyć drugiego człowieka. Że tak mało pragniemy. Wiecie, dlaczego, bracia i siostry, nieraz tak mało od Boga otrzymujemy? Bo nie mamy tego, co mieli święci. Oni odważnie pragnęli. Oni pragnęli rzeczy wielkich. Żyli uczciwie, żyli pobożnie i pragnęli rzeczy wielkich. I my też możemy trochę od nich się tego nauczyć. Kocham świętych, którzy budząc się co rano nie wahali się, nie odciągali się w jakiejś sytuacji, ale wiedzieli, jak zareagować. Nie zawstydzali się. Oni trochę nas zawstydzają, bo burzą nasz święty spokój, że przecież jesteśmy porządni, że już zrobiliśmy wszystko, co można. Burzą nasz święty spokój, że życie można skwitować narzekaniem, że już się nic więcej nie uda. Do końca, do ostatniego tchu starali się właśnie tacy być. Duch Święty podpowiadał im gesty, zachowania, pomysły, działania, które nie występują w żadnym podręczniku, których próżno tam szukać. Są nieprzewidywalne, dlatego nie podpadają pod żadne schematy. Bo oni przecież kochali Boga i my też. Kochamy Pana Boga, a tutaj wszyscy jesteśmy. Kochamy Boga i dlatego też chcemy dobra dla innych. Chcemy dzielić się tym, co mamy. I gdy Jezus przychodzi, gdy narodzi się w Betlejem, gdy żyje w naszym ludzkim życiem, tutaj na ziemi, dzieli nasz los, zna nasze problemy, bo taki był Jezus, to chcemy żyć tak jak On, zacząć tak żyć. Kochać tak, żeby się nie skupiać na barierach, na tym, czego nie mogę zrobić, ale na swoich możliwościach. Najpierw rodzina, bracia i siostry, tyle się dzisiaj mówi o wychowaniu. Po staremu, po nowemu, nowocześnie, niektórzy mówią, że trzeba wychowywać. Bezstresowo i stresowo. Tyle jest różnych sporów o wychowaniu. O wychowaniu młodego pokolenia. I można powiedzieć w zasadzie tyle, co wszyscy już wiemy, że najważniejszą, pierwszą zasadą wychowania i miłości, szczęśliwego życia twoich dzieci jest to, co pewnie jest oczywiste, że kiedy w rodzinie tata kocha mamę i nawzajem się szanują, to dzieci naturalnie się rozwijają. To dzieci mają naturalne środowisko, żeby być najlepiej wychowane. Te zasady są niesamowicie proste. Świętość jest bardzo prosta i niewymyślona przez nas. I to
Najprostsze zasady zawsze, bracia i siostry, przynoszą najlepszy skutek. Ile potrzeba nam też takiej twórczości, żeby w rodzinach to uczucia nie zgasły? Ile nam potrzeba takiej twórczości, żeby podtrzymywać płomień rodzinnego ogniska? I dobrze, kiedy dzieci widzą rodziców, dziadków okazujących sobie czułość, czułymi gestami. W twórczości potrzeba nam prostoty. Gdzieś w rodzinach, małżeństwach należy ciągle pamiętać o tych prostych znakach, żeby nie zgubić tego, co najważniejsze. O prostych znakach, w których możemy docenić drugą osobę, zauważyć ją, o niespodziankach w rodzinach. To jest, bracia i siostry, świętość. Ktoś powie, zbyt banalne. Właśnie to jest świętość. Ta prostota. Może rodzice powinni wciąż pamiętać o wspólnych randkach małżeńskich, pomimo upływu lat, o uznaniu, bo miłość jest twórcza. Chcesz, żeby był w tobie ten płomień miłości do ludzi, do Boga? To go podsycaj. To ciągle szukaj nowych sposobów. Mówiłem wam już o młodych, którym towarzyszymy w Pokotku. I ja wiem, bracia i siostry, mamy takie doświadczenie, że przyjęcie młodych ze światem ich problemów, a dzisiaj ogromnie dużo tych problemów mają, albo ogromnie te problemy rosną w ich oczach, często do takich nieprzekraczalnych, takich, których nie można pokonać, sami nie potrafią. I gdy my się nie przerazimy, gdy ty jako mama, tata, dziadek, babcia nie przerazisz się, a przyjmiesz młodych z ich światem, z ich problemami, nie ocenisz od razu, nie skwitujesz, to wtedy możesz liczyć na prawdziwe otwarcie. Wtedy możesz być powiernikiem ich problemów. Jeśli przyjmiemy człowieka z jego nieuporządkowanym światem i pozwolimy im przy nas dojrzewać, przy nas, to wtedy zobaczysz owoc twojego wysiłku, twojej cierpliwości. To trudno przyjąć ich błędy, przyjąć ich niedojrzałość, ale warto, bracia i siostry, bo nigdy wtedy siebie nie zatracisz. Wtedy będziesz jeszcze bardziej współodczuwał z młodymi. Będziesz jeszcze bliżej. A dla ciebie, bracie i siostro, gdy będziesz twórczy w miłości wobec Boga i ludzi, staniesz się gotowy na wszystko, tak jak święci. I gdy zaskoczy cię jakaś choroba, jakiś rak, choroba terminalna, gdy zaskoczy cię coś, co cię przerasta, to cię to nie zniszczy. Gdy zaskoczy cię coś dużego, to cię to nie zniszczy. Znam jedną panią, która w dość młodym wieku, rok temu dowiedziała się, że ma glejaka. I w ogóle się tu nie przeraziła. Powiedziała, ja mam takiego żyć, proszę księdza. Mam małą córkę, która dopiero do komunii przystąpiła. I ta kobieta, która jeździła często do tego słabego ośrodka onkologii w Gliwicach, zwalczyła swojego raka, wywalczyła swoje życie tylko tym, że chciało jej się żyć, że ma dla kogo, że miała w sobie tą determinację i tą siłę, że powiedziała, nic mnie nie złapie, przecież Bóg jest po mojej stronie. I wtedy, bracia i siostry, ja jej zazdrościłem takiej siły, bo nie wiem, jak on zareagował w sytuacji, gdy w tak młodym wieku dowiadujesz się o takiej chorobie. Ale to są właśnie święci na dzisiejsze czasy, którzy żyją wśród nas. My potrzebujemy takiej odwagi, elastyczności, gotowości. Przecież, żeby być świętym, żeby dzisiaj, bracie i siostro, czynić coś dobrego, nie musisz zakładać fundacji, jakiejś organizacji. To nasza osobista droga, wystarczy. To nasze otoczenie wymaga często świętości, twojego zaangażowania. Wiecie, też znam taką sytuację z jednego osiedla, z jednego bloku dokładnie, w którym mieszkał sąsiad i nie dawał spokoju swoim współlokatorom, swoim sąsiadom u góry, na dole. A to gdzieś stukał, a to zalewał mieszkanie na dole sąsiadom. Był taki nieprzyjemny. I ten człowiek, który był już doszło do tego, że był taki znienawidzony przez sąsiadów. Ale oni poszli po rozum do głowy i powiedzieli, jeśli my będziemy teraz nakręcać tą spiralę nienawiści, to będzie tylko gorzej dla nas wszystkich. I wiecie, co zrobili? Stwierdzili, że będą go atakować dobrem. Zaczęli do niego
podchodzić z życzliwością. Na co on reagował? Oczywiście wściekał się. Reagował agresją. Ale ta maska agresji opadła. Maska agresji po jakimś czasie już nie miał siły udawać. Siła dobroci przekonała go. Więc, bracia i siostry, nie mówmy, że nie mamy gdzie, nie mamy pola, żeby działać w naszej świętości, bo żyjemy wśród ludzi i ci ludzie nas potrzebują. Sąsiedzi, rodzina, to jest nasza świętość. Pamiętam, jak jeszcze w latach 90. zobaczyłem kiedy w telewizji taki młodego człowieka, który na lądzie w Katowicach stał i śpiewał piosenkę Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co zrobisz, gdy nie będzie istniał świat? Co zrobiłeś ze swoim życiem? Odpowiedź kiedyś będziesz musiał dać. To był narkoman, który odkrył Chrystusa. Jeden z moich współbraci, ojciec Ryszard Sierański, właśnie poczuł takie powołanie nietypowe. I zaczął to w latach 90. na dworcu w Katowicach. Wtedy dużo tam było jeszcze ludzi z różnymi problemami w tych korytarzach podziemnych. I zaczął ich zbierać, tych ludzi. Najpierw, żeby się mogli umyć, potem, żeby z nimi porozmawiać, żeby odnaleźć troszkę ich godność, pomóc im odnaleźć godność. A potem założył na nich taki dom niedaleko Częstochowy, w którym mogli wracać, pracując, modląc się, mogli wracać do społeczeństwa. Bracia i siostry, tak to jest, że ta świętość jest możliwa i święci są wśród nas. My też, ja przyjeżdżam do was z Kokotka, gdzie ostatnio pół roku temu my jako misjonarze oblaci tam zobaczyliśmy, że po prostu brakuje nam miejsc. Brakuje nam miejsc, żeby przyjmować młodych, którzy do nas przyjeżdżają na rekolekcje. Młodych też poobijamy życiowo. I zaczęliśmy zbiórkę pieniędzy na nowy dom. To jest projekt. Wiedzieliśmy, że chcemy, że Panu Bogu nie rzucamy zbyt dużego wyzwania. Wiedzieliśmy, że tego potrzebują młodzi, że to nie dla nas. I zaczęliśmy zbiórkę pieniędzy internetową, a potem okazało się, że znalazł się ktoś, kto pomógł w kupnie jednego takiego hotelu, który jest niedaleko nas, że to będzie można wybudować taniej. Jeśli chcesz, i jeśli Pan Bóg chce jakiś dzieł w twoim życiu, to nie ma nic niemożliwego. To, bracie i siostro, nawet milionowe sprawy są możliwe. To nawet często coś, co się wydaje, że przerasta, może się udać. Bo to nie my czynimy to dobro dla siebie. To Bóg jest Panem dobra. To Bóg chce, żeby dobro się szerzyło w twoim i w moim sercu. To Bóg tobie tę siłę daje. Nie jesteśmy jej właścicielami. I my wierzymy, że ten dom na młodych skończymy. Niedługo będziemy jego właścicielami, będzie remont. I wierzymy, że nawet jak się rzucasz na duże wyzwania w życiu, ale Bóg tego chce, to właśnie tak należy. Bo kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy uczciwi, jeśli jesteś posłuszny Bogu, to On cię będzie wspierał na drodze, na serio i dawał takie znaki naprawdę. Nie tylko przykłady w kazaniach, ale będzie dawał ci znaki naprawdę i odczujesz Jego codzienną pomoc. Czego i wam, i sobie życzę na te święta.